Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jak zauważyliście, komunizm zwycięża w Ameryce. No i kto to zrobił? Zrobili to nauczyciele, zrobili to budżetówka. Przez ostatnie 40 lat wykształcenia filozofów mniematologii stosowanej, czy magistrów genderyzacji, czy magistrów sprawiedliwości społecznej, doprowadziło do tego, do czego doprowadziło. No to będzie kosztowało $1,5 tryliona wszystkich ludzi pracujących. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. Ostatnio praktycznie rzecz biorąc. No, tak to jest. Tak to jest. Przez ostatnie 40 lat, od 1980 roku do teraz, 2022 roku, czesne w szkołach podniosło się 10-krotnie, czyli w zasadzie to 7% wzrastało rok w rok, kiedy przez ostatnie 40 lat, no tak średnia inflacja, no to była tam 1,5-2%. Także dlaczego szkolnictwo wzrastało, opłaty wzrastały 3-4 razy? No wiadomo, subsydiowanie, czyli dawanie cudzych pieniędzy. Margaret Thatcher powiedziała, że socjalizm jest bardzo piękny do momentu, kiedy zabraknie pieniędzy. No i teraz przez ostatnie 40 lat komuniści doprowadzili do tego, że chcieli, żeby wszyscy mieli wykształcenie wyższe. No tyle tylko, że normalni demokraci 40 lat temu, no to myśleli, że ludzie będą studiowali medycynę, będą studiowali inżynierię, biologię, chemię, jakieś takie konkretne rzeczy. No a teraz się okazało przez 40 lat, że połowa tych klas i połowa zajęć, no to dotyczy transgenderyzmu, a druga połowa dotyczy sprawiedliwości społecznej. W szkołach średnich w Ameryce przestano uczyć 2 dodać 2, tam jest bardziej jest nauczane, kolega z kolegą ma dzieci, tak? To są tego rodzaju rzeczy. To jest straszne to, co się stało. Uczelnie wykorzystały nieprawdopodobnie. Jak się pójdzie na te uczelnie, no to teraz administracja, na wielu uczelniach administracja, no to jest 3 razy większa niż całe ciało pedagogiczne. Tego nigdy tak nie było. Teraz, no i z reguły jest od bardzo dużo najróżniejszych stanowisk, funkcji i posad, no posad, dotyczących najróżniejszej sprawiedliwości społecznej, dotyczącej nierówności rasowej, dotyczącej transgenderyzmu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest, tyle tylko, że tam nikt niczego nie uczy. Biden w środę, no to lamentował, płakał i włosy sobie wyrywał z tego, że cena koledzy jest po prostu tak nieprawdopodobna, że on decyduje, że ma skasować. No gamoń jedynie nie, on nie ma takiego prawa. Nie ma takiego prawa kongres. Kongres ma prawo coś takiego zrobić, prezydent nie ma. No ale komuniści amerykańscy przekonali go, że mu się wydaje, że może to zrobić. Nie jest w stanie zauważyć, każdy normalny zauważy to, że całe te źródło tej tragedii, źródło te przyczyny tego wszystkiego, tych wysokich kosztów, no to jest to, że rząd federalny pożyczał pieniądze na lewo i prawo, no i dawał pieniądze na lewo i prawo, tak? Także jest prawo popytu i podaży. Jeżeli są sztuczne pieniądze w nieograniczonych ilościach, no to właśnie przez 40 lat koszt wzrasta 10-krotnie. Tak jak wszystkie te wspaniałe społeczeństwa, utopijne wizje
wspaniałego społeczeństwa, no to w Ameryce przez ostatnie 60 lat to spieprzyli już, komuniści spieprzyli. Spieprzyli właśnie, widać, szkolnictwo wyższe, spieprzyli nieruchomości w latach 80., 90., no bo też wspaniałe społeczeństwo, utopia wspaniałego społeczeństwa, no to była taka, że w latach 80. państwo powiedziało, że każdy musi mieć dom. No i banki zaczęły dawać wszystkim pożyczki, no jak zaczęły dawać wszystkim pożyczki, no to ceny wyśrubowane zostały, wyskoczyły do nieba. No i później połowa tych ludzi, którzy nie była w stanie spłacać, a kupiła, nie kupiła tanio, tak jak wcześniej, tylko kupiła drogo, bo była duża konkurencja. No i cały rynek nieruchomości upadł. W szkolnictwie jest to samo. Dokładnie jest to samo. W 1963 roku, no to koszt uczelni, no to było to około 7 tysięcy dolarów. No teraz przez te całe lata, no to kongres, znaczy to było czteroletnie studia, można było pożyczyć, pożyczka była gwarantowana do 7 tysięcy. Kongres podnosił. Na dzień dzisiejszy jest 30 tysięcy dolarów dla uczniów, to znaczy jeżeli dziecko do 18 roku jest rozpisywane w podatkach rodziców, no to ta osoba prawnie może wziąć tylko 31 tysięcy, no ale rodzice mogą wziąć do 57 tysięcy. Także wiadomo, że rodzice biorą też te dodatkowe pieniądze, no bo jeżeli uczelnia będzie chciała 57 tysięcy, no to student dostanie 30, a 27 po prostu wezmą na swoje plecy rodzice. Kongres w 1980 roku zrobił coś takiego, nisko oprocentowane pożyczki, no bo to wszystko jest oprocentowane. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji robi, trzepie niezłą forsę na tym. To są nieprawdopodobne pieniądze, gdzie Ministerstwo Edukacji Narodowej trzepie niezłe pieniądze. Także to były dla czteroletnie studia. Później w 2006 przeniesiono, dołożono do tego również studia magisterskie i studia doktorskie. Także te pożyczki były chapane po prostu łopatami przez wszystkie te uczelnie. No koledzie, to jaka była odpowiedź, jaka była reakcja? No jest forsa, no to trzeba robić forsę. To płynie po prostu jak jedna wielka rzeka, Amazonka. Także trzeba podnosić pensję profesorom, trzeba podnosić pensję całej administracji, budować najróżniejsze baseny, nie baseny i miejsca rozrywkowe, żeby studentom chciało się przychodzić do nauczelni, nie tylko żeby się uczyć, ale żeby była rozrywka. No i była rozrywka i były ciężkie pieniądze. Także te wszystkie uczelnie od 80 roku, no to cena poszła w zasadzie od 20 tysięcy do 51, ale to było tak średnio około 10 razy. Ostatnio, no to zaczęło to się troszeczkę uspokajać. No dlaczego? No dlatego, że demograficznie to się zmienia. Te pokolenie powojenne, to dzieci pokolenia powojennego już zaczęło dorastać. Ogólnie rzecz biorąc, cała ta rewolucja seksualna, te pigułki antykoncepcyjne, no to spowodowały, no i ogólnie wolność, można powiedzieć, seksualna spowodowała to, że dzieci w Ameryce, no na całym świecie się rodzi coraz mniej, no to jak się rodzi coraz mniej, no to na uczelniach jest coraz mniej. No ale co to spowodowało? No to spowodowało to, że sporo najróżniejszych takich koledzy, uniwersytetów humanistycznych,
publicznych, no to wszystko padło na pysk, to się pozamykało. Dużo takich małych koledzi, uniwersytetów to pozbierali się po prostu do kupy, no bo te budynki, nie budynki, te bursy studenckie, studenci, to jakoś nie wyparowywuje, no ale to wszystko zmieniało ręce. No i znaleźli, to były jakieś kombinacje finansowo-ekonomiczno-edukacyjne. No i to się kręci. Zaczęli dokładać programy magisterskie, zaczęli dokładać programy doktorskie, no i tam są pieniądze. Na dzień dzisiejszy średni dług dla kogoś z wykształceniem magisterskim, no to jest 62 tysiące. Dla tych, co kończyli, co uzyskali doktoraty, no to jest 160 tysięcy. Także średnia pensja dla doktora filozofii mniemanologii stosowanej, czy doktora genderyzacji, czy doktora sprawiedliwości społecznej, no to jest to mniej więcej 55 tysięcy. We wszystkich tych humanistycznych kierunkach to jest doktor zarabia 55 tysięcy dolarów, a w naukach społecznych no to 67 tysięcy. Tak, także rocznie no prawie, że zarabia to, co jest ich dług. No to też nie jest tak źle, no to może spłacać, a mimo wszystko będą mieli te pieniądze, te pożyczki będą eliminowane. Dużo uczy tych doktorów i magistrów uczy w najróżniejszych koledziach, takich samych. No wszyscy ci profesorowie, których w zasadzie już są tam na stałe, no to robią jakieś debilowate badania. Są to różne programy badawczo, ale nie za bardzo rozwojowe. No i te badanie to i tak do niczego nie doprowadza, nie podnosi ludzkiej wiedzy. To wszystko jest sztuka dla sztuki i to jest jedno wielkie oszukaństwo. No i mamy ludzi z papierami, którzy myślą, że są wykształceni, a po prostu zostali zrobieni, są frajerami. Koledzie w ogóle nie mają żadnych podstaw do tego, żeby jakiejkolwiek ograniczać tematy nauczania. Oni nie są zobowiązani do tego, żeby ktokolwiek pracował w tym zawodzie, co ich nauczają. Nie patrzą, jaką pracę oferują pracodawcy. No to dla nich to nie ma znaczenia, że magister antropologii czy profesor antropologii zaczyna pracować jako w Starbucksie sprzedaje kawę, no bo oni swoje pieniądze dostali. Koledzy dostają pieniądze od razu, niezależnie od tego, co będzie na końcu. Także na końcu no to jest amerykański podatnik, na końcu jest człowiek, który pracuje, któremu jest zabierane 10, 15, 20, 30, 39% nawet. Jak ktoś zarabia ponad 140 tysięcy rocznie, no to jemu ze 140 tysięcy rocznie, no to wszystko ponad 110 tysięcy, no to zabierają 30 parę procent. Także to są sumy nieprawdopodobne. No i te wszystkie pół tryliona, 500 miliardów dolarów, te pieniądze, które ludzi pożyczali, on po prostu to spisze na straty. Ale to nie są straty. Wszyscy inni będą musieli pracować. Nie ma pieniędzy na drzewie. Muhammad Obama, no to on zrobił coś takiego, że ludzie, którzy pożyczają pieniądze, nie mogą spłacać więcej niż 10% z funduszy takich rezerwowych. Czyli jeżeli im cokolwiek zostanie po wydatkach na mieszkanie, na ubezpieczenie i tak dalej, no to im to, co zostanie, to nie mogą płacić więcej niż 10%. No i później Muhammad Obama zdecydował, że jak ktoś pójdzie do pracy na państwowej robocie,
robocie, to po 10 latach jemu się spisuje na straty, no, czyli podatnik zapłaci. No ale to idzie znowu do budżetówki, tak? Znowu idzie do partii komunistycznej, partia komunistyczna mówi, masz robić to, to, to i tamto, to pieniądze tobie damy. No i tak jak w PRL-u ludzie szli do milicji, ludzie szli do wojska, bo tam dostawali po prostu, no, w milicji dostawali pałkę, żeby ludzi lać, ale dostawali mieszkania, jechali na uczelnię do Szczytna, niby kończyli studia. Także w Ameryce to jest to samo. To jest na dzień dzisiejszy to jest to samo. No, jak się idzie do prywatnej firmy i się to po 20 latach można odpisać to. No i to jest jedno wielkie złodziejskie komunistyczne. Także jak ktoś mało zarabia, no to mało może płacić, tak? Biden, co on zrobił? No to zrobił to, że w przyszłości ludzie będą i tak jeszcze brać więcej pożyczek, no bo mówią, państwo zapłaci, no. Jeżeli będą pracowali, no to im zabierze. No, najlepsze rozwiązanie, no to jest to, żeby koledzy, uniwersytety miały działkę w tym wszystkim. Normalni ludzie, między innymi senator z Missouri, Josh Hawley, no to w 2019 roku to powiedział, że w zasadzie koledzy, no to powinny płacić połowę tego. Jeżeli oni dadzą doktorat, czy po prostu ktoś dostanie, skończy szkołę, czy uczelnię czteroletnią, czy tam magisterskie i później nie odda tych pieniędzy rządowi federalnemu, no to on chciał, żeby college był odpowiedzialny za połowę tych pieniędzy, które student nie oddał. No oczywiście komuniści krzyczą, że to jest niesprawiedliwe. No dla nich wszystko jest sprawiedliwe, jak mają gdzie ukraść. Republikanie proponowali, żeby ograniczyć pożyczki doktorskie do 100 tysięcy, no ale to i tak to jest wszystko za duże. Po prostu te wszystkie ponad studia magisterskie czy doktoranckie, no to już naprawdę powinno być w rękach prywatnych banków. Jeżeli pożyczki byłyby dawane przez prywatne banki, no to prywatne banki na pewno by nie dawały pieniędzy dla jakiegoś doktora, który robi doktorat na temat sztuki filmowej, tak? Na temat sztuki filmowej, czy jakichś innych genderyzmów. Po prostu komercyjny bank by im tego nie dał. Dla lekarza by dał, dla chemika by dał, dla biologa, dla inżyniera. To wszystko w tych technicznych, inżynieryjnych, no to by były pieniądze. A dla tych wszystkich można powiedzieć nieużytecznych kierunków, no to nic nie zrobi. Biden powiedział, że robi odpowiedzialnymi te wszystkie koledzie, ale to nie jest tak. On po prostu zrobił odpowiedzialnymi te wszystkie koledzie, uniwersytety komercyjne, które robią pieniądze na to. Uczelnie stanowe, no to tam to jest raj. To jest raj dla polityków, to jest sitwa, to jest klika lokalna demokratów. Ci demokraci po życiu politycznym idą dostają stanowiska na uczelniach stanowych, no i później mają 500-600 tysięcy pensji, a na emeryturę no to mają 600-700-800 tysięcy. Także to, co komuniści zrobili, no to upadło to wszystko. To wszystko teraz wszyscy widzą, teraz wszyscy po prostu zgrzytają zębami. No ale jakie jest rozwiązanie? No rozwiązanie jest jedyne. Głosuj na normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli widzicie, jeżeli mieszkacie w Ameryce, no to mam nadzieję, że te unieważnienie tych pożyczek was denerwuje. Nawet jeżeli dostaniecie te 10 tysięcy na te pieniądze, co wydaliście na uczelnię, no to
musicie wierzyć, że większość ludzi za te 10 tysięcy zapłaci 15 tysięcy, jak nie 20 tysięcy. No jeżeli mało zarabiacie, no to przypuszczalnie zapłacicie z 10 tylko 5. No ale no to też 5 tysięcy będzie was to kosztowało. Także głosujcie dla normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, komuniści zniszczyli Polskę, zniszczyli PRL, zniszczyli cały naród, całe państwo, dużo ludzi wyjechało z Polski. Teraz komuniści amerykańscy niszczą Amerykę. Zdrowia dla normalnych.